kochani. Cześć, kochani. Dzisiaj na włosach Laury będę czarować coś bardzo oryginalnego. Zaczniemy sobie od zrobienia wysokiego kucyka i powiem wam, że im prostsze, im dłuższe, im bardziej nieścieniowane włosy, tym lepiej. Tutaj akurat mamy włosy cieniowane, więc trochę będzie walki, żeby to równo wyglądało, ale chcę wam przede wszystkim pokazać metodę, jaką się to robi. Asystentko, poproszę. Tango Teaser. I użyjemy sobie troszkę serum, żeby włosy były bardziej śliskie i żeby się nie plątały, żeby były bardziej lśniące w efekcie końcowym. Moje włosy niestety nie należą do zbyt lśniących. Po moim rozjaśnianym ombre, no to tak to wygląda, jak wygląda. Nie jest źle. Ale właśnie, no podobno nie jest źle, mój fryzjer też tak mówi. Także dwie pompki. No jakiś fajnie pachnie w ogóle. No, pachnie. Obłędnie, nie wiem, czy ci się spodoba zapach. Ale no to... fajnie, tak właśnie pachnie jak po, włosy po fryzjerze i to jest właśnie taki fajny zapach, mega. Im wyżej zrobicie, tym lepiej, bo chodzi o to, że to jest jakby góra naszego koka, więc w tym miejscu, gdzie zrobicie ten kucyk, tu się zacznie kok. Gumka pod kolor włosów idealnie. Lepiej właśnie, żeby się nie rzucała, bo może nam tam w trakcie prześwitywać. Kluczową kwestią w naszej fryzurze jest pałeczka chińska, którą wkładamy sobie nad kucykiem, albo tak w środku trochę, żeby mniej więcej była na środku, o tak. I na tej pałeczce będziemy pleść sobie warkocz. Bierzemy sobie pasemko z jednej strony i z drugiej strony. Muszą być mniej więcej tej samej grubości. Czyli powiedzmy tak. Zaplatamy je teraz od dołu na pałeczce. Raz, dwa. W ten sposób. I łączymy tutaj. I teraz kiedy je łączymy, przedzielam je sobie jedną i drugą na pół. Mam cztery części. I środkowe części sobie łączę, żeby powstały mi trzy. Wiecie, o co chodzi? I teraz robię sobie podstawę warkocza. Mam nadzieję, że widać było dokładnie, o co chodzi. I teraz w ten sposób mam w tej sercu wszystkie twoje kołtunki dookoła, ale nieważne. I teraz mam podstawę warkocza. Tutaj skończyłam, więc od tej strony będę plotła. I teraz co robię? To dobieram sobie z tych włosów, nie z warkocza, ale z tych, które mi tu luźno wiszą, pasemko, znowu mniej więcej takiej samej grubości. I znowu oplatam i dodaję do tego pasemka, które normalnie mi idzie do warkocza. O, w ten sposób. Biorę sobie znowu pasemko z tej strony, oplatam wokół i dodaję do pasemka, które mi tutaj wisiało w warkoczyku. I zaplatam do środka. I tak to wygląda, tak to plotę dalej. Jak już załapiecie ten wzór, mi to zajęło trochę czasu, więc przyznaję wam się, nie od razu to załapałam, to już było łatwo. Także znowu teraz doplatam sobie luźno wiszący kosmyk z kucyka, oplatam wokół pałeczki i dodaję sobie do pasemka z warkocza i na środek. Zobaczcie, teraz zostało mi tylko tyle tutaj na dole, więc to sobie już doplatam jakby bez oplatania wokół pałeczek. Plotę warkocz aż do samego końca. Oczywiście tutaj mamy takie cienkie włoski już na końcu, ale one będą ukryte, tym się nie przejmujcie, że tutaj jest taki mysi ogonek, zawsze taki tutaj będzie. Wiążę końcówkę, tutaj oczywiście możecie użyć małej gumeczki, akurat pod ręką nie mam małej, więc użyję zwykłej. Tak, tak wygląda. I teraz uwaga, voilà, wyciągam pałeczkę. Tada! I mamy piękny wzór. Jedyne co mi tu odstaje to ten zawijas, który sobie tu zaraz przypnę psówką. Pierwsze co robię, to przypinam sobie włosy stąd, tutaj na górze. To jest góra mojego koka, a resztę podepnę na dole. I tak będzie wyglądał mój kok. Do tego potrzebuję sobie teraz dwóch wsówek, a drugą wsówką wpinam sobie to, co mi wystaje. I teraz biorę końcówkę, podwijam ją pod spód i na krzyż przypinam. To wszystko. Mamy pięknego koczka. Ja właśnie, to chyba dobrze wyglądał ogólnie w kokach. Bardzo dobrze. Kochani, to tyle. Koniecznie wpadajcie na kanał Laury, żeby zobaczyć, jak wykonałam mój make-up, no make-up, jeżeli jesteście zainteresowani. No właśnie. Bo dzisiaj nawzajem się tu dopieszczałyśmy. Tak. Ja miałam make-up i to było bardzo przyjemne, ale ja ci wróczę samą. Tak, ja też uwielbiam, jak się mnie czeszę. Nie, właśnie bardzo fajnie. Ja uwielbiam, jak się mnie czeszę, jak się robi z włosami, więc spoko. To tyle, do zobaczenia już za tydzień. Pa, pa! Pa!